Słuchajcie, małe, kameralne jeziorko, no ale no, zobaczcie. Zobaczcie, co żeśmy trafili. Myślę, że... Nie wiem, czy to się tak trzeba było opał jakiś zrobić chyba. Tak to się chyba... O, jak śmierdzi. Tak się chyba to nie zapali, wiesz? Po benzynę jedź. Spuść trochę ropy. O, poczekaj, te może się zapalą, te pływaki. Nie, też nie. Czyli tak się nie nadaje też. No teraz ją rozplątać to trochę by było. Ale wiesz, nie nadaje, ale to... Wiadomo, trochę pójdzie w atmosferę, no ale... Może ogląda ten, co to jego to jest. Jak coś, zgłoś się. Może się zgłosić. A znaleziona na takim pastwisku. Nawet i tu, widzisz? Zobaczcie, pierwsza ryba. Siemano, dzisiaj z Maciosem na łódce. Siema. A jakiś czas temu byliśmy na Wisełce. Puszczę wam to w przebitce. Maciek, dwa bolenie na Wiśle. No bolo, ale jak ci wyszedł do wierzchu? Pięknie ci wyszedł, Maciek. Ja już wyciągam przynętę, ci go podbiorę. Wyskoczył wręcz do PTT, nie? Jak go... Kapota? Kapotnik. Co tu pokazywać? Łowimy dalej. Maciek właśnie miał strzał tutaj, już siedział mu na kiju z krótkiego dyszla, ale no ładnie zawirował, wszystko pokazał się już. O, szkoda. To, bo to jest Lucky Bites. Tak. Ale no to już trzecia ryba, jedna kapota i dwie ryby ten. No, mówię ci, sprawdź coś tam, może coś być nie ten. No Maciek, no. Druga ryba, żeby ci się tutaj przy samym brzegu znowu z krótkiego nie zapięła. Z krótkiego dyszla i żadnego nie... Znaczy wciął, tylko że zrobiły fikołki żaden i się... Żaden nie jest na brzegu. Żaden jest na brzegu, no ale... Niestety. Ale ryby fajne. A dzisiaj troszeczkę będziemy obławiali starorzecze, troszeczkę w korycie rzeki. No zobaczymy jak będzie. No dzień jest jaki jest. No jest dzisiaj takie, widzicie, niebo... Praktycznie można powiedzieć kumulusy. No tak, tak. Ale te ryby będą współpracowały. Ja mam nadzieję, że będą te ryby współpracowały. Zobaczcie, jak to wszystko pięknie tutaj wygląda. Żaby, o był? Nie, o, myślałem. No dobra, co, nie marudzimy. Zapraszamy do oglądania odcinka z fajnej rzeki. Kurde. To jest okonera. Ty, ja ten, ale trzeba w podbierach, wiesz? Jest. Słyszysz? Ty, ja rzucam, ty tylko zawiązałeś i od razu. O. Ma się ten fakt w ręku. Poczekaj, podbieraczek. Żeby nam nie odprowadziły. Ładnie. Pięknie. No i mamy pierwszą rybkę. Ona chyba na tych trawkach. Na blaszk, na wirówkę.
Taki sam. No taki sam, no, no ciutkę, taki sam. Jedna rodzina. Jedna rodzina, bardzo ładnie. O, jest kolejna rybka u Maciosa. Taki sam, no. Ładna rybka. Nie, no ciutkę większy. Ciutkę większy. To jest bardzo ładny okręt, nie ma co gadać. Jak na tą rzekę to jest super. Oby taki idzie. Nie wyjąłem. Moja miejscówka. Jaka zamyka napłynąć? Myślisz, że się... jest. Siedzi. Lepszy. Lepszy będzie. Człowieku, dawaj podbierak. Weź, bo jest zazydelek. Zazydelek. Brawo. Zobaczcie. No. Daj mi połowę. 25. 25 ma? Ma. A. Się zaczyna na tej narwi dziać. Coś się zaczyna tutaj coraz lepiej robić. Macios, co ty tam oglądasz? Powiem ci tak, Ferdynandzie, już się skończyło. Nie, to nie policja. Patrzę, bo łowi bez karty. Na przypale albo wcale, tak? Lornetka tańsza, nie? Tak, to tak ładnie ci pan bije z lurką. Ładne okno, pięknie. Ale jak bije. A, dobra meta. To 30. Nie, przesadziłem, no ale te 26-7 ma. 26-7 ma. Na pewno. Jest kolejna rybka. Na malutko. Ja znam jednego mistrza od okoniarstwa. Powiem wam. Znam. Znaczy on tak twierdzi, że jest mistrzem od okoniarstwa. Kiedyś to sprawdzę. Pojadę z nim na rybę. To jest... Lubi się przechwalać. Tak okonie potrafi łowić. Malutki. Widzisz, ja zrobiłem sobie przerwę na jedzenie i ty od razu masz rybę. Duży? No, lepsze to niż nic. Co, Maciek? Szukamy. Ryby pojedyncze. Na razie tak. Ale jak już trafimy te gniazdo szerszenia, liczę na wieczór. I że może źle nie będzie, może coś jeszcze dzisiaj dołowimy. Chociaż okonie nie są najgorsze, bo naprawdę to są fajne ryby jak na tą rzekę. Tak się żeśmy też zastanawiali, gdzie te ryby, te większe właśnie okonie, są
są latem później, nie? Bo latem się łowi tylko małe ryby. Jeżeli chodzi o małe okonie, właśnie o to mi chodzi. No? Dużo się gdzieś chowałem. I co macie? Widzę, że zmieniasz jednak na gumę. Spróbuję, przyjdę. Basik? Tak. No spadł mi teraz przed chwilą. Wyskoczył przy samej łódce. Uderzył. No tak jakby spod łódki wyskakiwały. Ale mały był, nie? 18, może 20. Szczupaka nie widu, nie słychu. Jest? Jest. Spadł? Nie wiem. Myślałem, że był. Ale trzeba ładnie. Spadł. Gdzieś ty mnie przywiózł. Będą szczupaki? Może. Może to jesteśmy w nowym dworze. No właśnie. Wody polskie. Wody polskie. Niestety, moim zdaniem, jeszcze szczupak na nich nie odpalił. Albo go po prostu już brak w rybostanie. Okoń zaczął już troszeczkę skubać, podbierać przynętę i co mnie cieszy, że jest większy ten okoń teraz. Nie jest to co latem było na tej rzece. No ale cóż, szczupaka jak nie było, tak nie ma. Nie wiem, co to się po prostu stało. Moim zdaniem albo po prostu jest za wcześnie, on nie wiem, odchorowuje tarło albo coś, bo wiem, że jeziora odpaliły i dlatego już wstępne plany robimy na uderzenie po prostu wód mazurskich, nie wiem, może Kaszuby, no gdzieś tam pojedziemy, ale wiem, że Narew czy Wisła szczupaka jeszcze nie odpaliła. Wiem też, że na Bugu jest słabo ze szczupakiem. Jakieś pojedyncze sztuki na pewno się zdarzają, ale to nie jest to, co było rok temu. Ja rok temu o tej porze roku to były wyniki 13-14 na łodzi. Na dwie osoby powiedzmy przy takim łowieniu. Także co? No myślę, że albo jeszcze nie odpalił, odchorowuje. Nie wiem, może lesz się tarł. Może, nie wiem, coś z tym było związane. No bo teraz widać, że już lesz skończył tarło. No i co? I myślę, że okoń zaczął powoli żreć. Może ten szczupak się odpali, jeżeli on jest w tych rzekach. No bo tego się obawiam, że może go nie być. Bo słuchajcie, fajnie no zabierać, możecie zabierać ryby, ale powiem tak szczerze, że wszystkie te mniejsze ryby powinny jednak wracać do wody, takie 45. Powiedzmy, no dobra, no ktoś złapał 50, ten wymiar jakiś tam miała ta ryba. No chce zabrać, no zje i ten, i tyle, tak? Zabiera. Jego prawo, no opłaca kartę, czy tam nie opłaca, no to już jego po prostu sprawa, ale myślę, że zabieranie ryb z takich rzek jak Wisła, Narew, czy Bug, czy po prostu jakichś mniejszych jezior jest bezsensowne.
bo zaraz się obudzimy i nie będziemy mieli czego łapać. To jest właśnie najgorsze. To jest najgorsze i tutaj apeluję do was, żebyście po prostu przestali po prostu zabierać te ryby. Żegnamy się z wami, dajcie łapkę w górę, jeśli się podobało. I tyle, no widzimy się przy kolejnych rybach, myślę, że już na innych wodach, bo już rzeki, myślę, że najwcześniejszy termin to jest połowa czerwca, jak się pojawię na rzece w ogóle. Tak to to. Nie, nie. Także jeszcze raz, jeśli się podobało, dajcie łapkę w górę dla zasięgu. No i tyle, widzimy się z powrotem na wodzie. Trzymajcie się. Co? Co mam powiedzieć? Słuchajcie, ale na Narwi ruszyły się okręty. Słuchajcie, ale na Narwi ruszyły się okonie. Także miałem okazję złowić 4 sztuki. Sup. Ach, puścił. Kolejne odprowadzenie. Dwa odprowadzenia już miałem, czyli siedzą tu. Kolejne. No jest, maleństwo, ale... Dzisiejsza zdobycza dnia. Dzień się jeszcze nie kończy, ale... Cztery okonki.